Siema wszystkim, z tej strony Swajak i dzisiaj wracamy do wspaniałej serii, jaką było Strike Force Kitty. Tym razem w czwartej odsłonie, czyli Strike Force Kitty League. Byłem święcie przekonany, że po ostatniej części, czyli Strike Force Kitty Last Stand, nie będzie już żadnej nowej części. A tutaj z niespodzianką przychodzi mi mój widz, który informuje mnie, że powstała nowa część tej gry. Więc ja bez wahania, patrząc tylko na sam tytuł, od razu biorę się za tę grę. Dobra, od razu to może nie, bo rano się dowiedziałem, teraz jest wieczór i dopiero teraz nagrywam, ale mniejsza z tym, przechodzimy do gry, zobaczymy, co przygotowała nam ta wersja gry. Musi być jakaś historyjka na początku, tak? Okej, mamy tutaj jakąś walkę, tak? Mamy kotki kontra szopy, to były chyba, rakuny i takie tam. No niestety chyba nie pamiętam naszych ustawień, jakie były na końcu, ale widzę, że gra będzie trochę mniej więcej na tej samej zasadzie jak poprzednie części, że będą się nawalać nasze teamy. Jednakże będzie trzeba pewnie ulepszać nasze składy poprzez walki z innymi przeciwnikami. Tak mi się przynajmniej wydaje, zaraz się przekonę. Tak, mamy historię, tak, dostaniemy od początku wpierdę od rakunów. Wszyscy są poobijani. Idą kotki do naszego starego mistrza, który zaczyna ich trenować. Walczą, trenują, podnoszą ciężary i dostają certyfikat od króla, który pozwoli im, znaczy króla, od mistrza, który pozwoli im zdobyć puchar rybek. Puchar, rybkowy puchar. Tak, mamy zrobić sobie nasz team name, oczywiście cwaniaki, cwaniaka to będzie, nie mogę zrobić takiego, dobra, to nie będą po prostu cwaniaki. Pierwszy partycypant musimy zrobić słodki, albo nie cwaniaki, to nie może być cwaniaki, to są słodkie kociaki. Oczywiście, że słodkie kociaki, pierwszy to będzie cwaniak. Bo musi być jakiś cwaniak przecież w tym zespole, tak? Drugi to niech będzie, zobaczmy sobie to trochę po pokoju, co może mnie tutaj zainspirować. Niech będzie Coca-Kotek, bo jest Coca-Cola, więc musi być Coca-Kotek. Trzecim kotem, którego będziemy mieli w składzie, niech będzie Kot Bull, ponieważ mam tutaj parę puszek od Red Bulla. I ostatni z nich niech będzie waszą ulubioną serią, czyli powiedzmy Happy Wheels, tylko w formie Happy Kocurek. Happy Kocurek i to będzie nasz cały skład, który będzie walczył w grze, tak? Complete. Okej, mamy tutaj jakieś newsy. Super, super. Przyciągnij naszych kocurków na equipment do fitnessu. No dobra, mam kocurka na fitness. Mam kocurka na fitness. No innych fitnessów nie ma, tak? Chyba, że mogę zrobić ich na dwóch naraz. No niestety nie mogę na dwóch naraz, więc... No dobra, nie? Ci se trenują ten fitness, a ci niech pójdą na życie, tak? Aha, ci każdy muszą po prostu ćwiczyć. I zacznij kolejny dzień. Kotki automatycznie usiadły do jedzenia. Nie mogą trenować, dopóki ich energia nie będzie nie mogą trenować, jeżeli ich energia jest mniejsza niż 25%, czyli 1/4 z tych pasków, tak? Czyli musimy pójść po prostu sobie dzień. Z każdym dniem, widzę, się odrabia nam ta energia. Teraz możemy sobie wybrać ikonki, aby trenować sobie team. Select icon to train the team. Ok, no to wybieramy sobie siłę. Ten idzie trenować siłę. Aha, czyli możemy po prostu klikać sobie w te miejsca i wtedy on idzie tam trenować. Okej, niech każdy trenuje siłę. Okej, wy nie możecie, więc wy potrenujcie po prostu życie. I klikamy next day. Tutaj mamy nasz pierwszy mecz, czyli musimy walnąć wtedy w gong. I po prostu przechodzimy do następnego meczu. A tutaj mamy ubieranie nasze. No na razie nie możemy zbytnio nic ubrać. Możemy kupić sobie tylko nasz pierwszy strój za 100 rybek. I możemy go założyć na... dajmy na pierwszego, tak? Dajmy na pierwszego ziomeczka. Klikamy next day. I mamy w końcu match day, w którym musimy walczyć. Okej, okej, ja wiem, tu wygląda jakby ja wam tłumaczył co i jak, a ja sam jeszcze zbytnio nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądało. Okej, najprawdopodobniej będzie tak jak w poprzednich częściach, że jeżeli zabijemy jakiegoś z przeciwników, to wtedy mamy od niego od niego strój, tak? Zaraz się przekonam, jak to będzie. Chciałbym przynajmniej jednego z nich pokonać, żeby no jednak coś dostać. Okej, już jeden u nas umarł, drugi u nas umarł, trzeci u nas umarł. I pytanie, czy jeszcze uda nam się kogoś zabić? Najlepiej byłoby, jakby fioletowy cały czas przychodził, ale no niestety pokonał nas 4-0. Czyli no niestety dostaniemy mocny wpierdy, ale dostaniemy rybki za to, tak? Dostaniemy za to rybki, jesteśmy na szóstym miejscu, niestety nad nami są rakunami, Rakun Delphia 76ers, Rakun Stan Rockets, Galax Foxarai i Foxy 04. To są w ogóle teamy z piłki nożnej, chyba z niemieckiej ligi, jeżeli dobrze pamiętam, bo tak, to jest Galatasaray, jeżeli dobrze pamiętam, tu jest Schalke 04
i tych wam niestety nie powiem, ale tak mi się wydaje, że są te niemieckie teamy. Okej. Mamy 6 dni następnego meczu, musimy teraz ich wytrenować, tak? Musimy naszych wytrenować. Zdecydowanie musimy dać im większy damage i życie, tak? Tych tylnych będziemy pakować, widzę, na życie. Tych dolnych będziemy musieli zrobić na inaczej, tak? Odstawiamy do jedzenia, wracać do jedzenia, bo chcę was jednak tak, muszę was wyleczyć. I teraz tak, ci co mają tutaj życie, niech jeszcze raz pójdą na życie. Ci co mają tutaj siłę, niech jeszcze raz polecą na siłę, tak? Okej, trenujecie next day. Oczywiście poszło im do tego życia. Ale poczekajcie, możemy jeszcze widzę trenować. Więc gdzie jest mój jeden kot? Halo! Kota mi zniknęło. Niech potrenują sobie wszyscy. Tak, wy potrenujecie siłę jeszcze raz. Natomiast wy potrenujcie movement. Wy potrenujcie movement. Jeszcze raz możemy trenować, okej. Teraz tak, wy idziecie na życie. Wy idziecie na siłę. Trenujecie jeszcze raz i robotu lecicie automatycznie do jedzenia. No zobaczmy, czy mamy jakieś coś w dressing roomach. Czy możemy sobie coś dać? Shop, możemy coś sobie kupić? No nie. Niestety nam nic nie możemy kupić. Chyba tylko te 5 stroje będziemy mogli kupić. Resztę musimy chyba odblokować. Blue, silver, gold. Okej, to są rodzaje jeszcze kart, jakie mamy. Świetnie. I mamy jeszcze po 3 rodzaje z każdego. Więc no trochę tego upgrade'u będzie. Nie wiem, jak będę zbytnio dzielił te odcinki, ponieważ trudno mi tutaj rozkminić, jak to będzie z etapami, bo tam było mniej więcej, że mogłem sobie podzielić etapami, bossami i takie tam. Tutaj niestety nie wiem, jak to będzie wyglądało. Back! Mamy następnego dnia match day, więc musimy oczywiście wypocząć. Are you ready to begin the battle? Oczywiście, że tak. Odpoczywacie, macie trochę mniej HP, za to, że nie mieliście maksa siły, bo spieprzyłem. A teraz walczycie, tak? Walczycie, postarajcie się kotki pokonać chociaż tym razem kogoś. Nie możecie być tak słabo. To są jakieś foksy, no musicie oddać, tak? Musicie oddać ze zdwojoną siłą. To już nie są drakuny, to są lisy. Lisy musicie pokonać. Pokażcie, że koty są lepsze od lisów. Okej, okay. Coś się stało, coś się komuś stało. Nie wiem zbytnio co, ale coś się stało. Okej, okay, dwóch pokonaliśmy. Czy uda się pokonać? Tak! Pokonaliśmy pierwszą bitwę, zdobywamy przez to strój. No i Jurka to jest. Okej, czyli musimy trochę im odpocząć dać, ponieważ są strasznie poobijani, tak? Są strasznie poobijani, więc trzeba im dać to żyć. No nie, no, czemu kotka mi miejsce zmieniło? Cholera, ja chciałem. Aha, ten jest zdrowy, ten jest też zdrowy, więc tylko ten musi być uleczony. Ale. Mamy teraz. Możemy teraz sobie upgrade'ować rzeczy w naszym treningu, miejscu treningu, żeby szybko nam szybciej budował, więc zbudujemy sobie lepsze worki do ćwiczenia. Już nie mam takich poobijanych tych worków, tylko jakieś worki ogarnięte. No tak, mamy strój, poczekajcie, bo ten strój tutaj jest, daje 20 power. Okej, czyli pierwszy kod ma 20 power, więc to jest dobre, bo to dużo napiernicza. Drugi dostanie 22 power, tak? Dobrze rozumiem? Bo tak już się gubię. Nie, to daje 1 siły, a to daje 5 siły. Okej. Mamy jeszcze jakieś stroje? No nie zrobiliśmy nic, bo przecież nie miałbym kiedy zdobyć. Aha, tu jest za każdym razem inne te do kupienia. Czyli każdego, patrzcie, w każdym tygodniu mamy nowe stroje do kupienia. No okej, z czego mamy te najdroższe, są złote, potem są 2 srebrne i są 2 brązowe. Alright. Tak, idziemy trochę was przetrenować, tak? A nie, musimy wam puścić, bo ten ma jeszcze złamaną teraz nóżkę. Widzicie, tu ma coś takiego. Tak, ty lecisz na siłę, ziomek. Ty też lecisz na siłę, ziomek. A ty lecisz na bieganie. Next day. Okej, ty już możesz wrócić do treningu, więc wracasz do budowania sobie oczywiście życia, bo masz jego trochę mniej. Trenujcie. Teraz tak, wszyscy wracać do odpoczywania. Ty mogłeś. Ktoś jeszcze mógł. Ale to niech każdy już tu odpocznie teraz. Odpoczywajcie wszyscy. Tak, mamy 2 dni, czyli możemy raz przetrenować i od razu musimy pójść na odpoczynek. Więc tak, ty do życia. Ty pójdź na bieganie. Ty też pójdź na bieganie i ty pójdź do damage'u. Puszczamy next day. Mamy jeszcze jeden day left, ale chcę być już zrespiony. Chcę być w pełni zdrowia przed kolejnym pojedynkiem rakunami. Teraz zobaczymy, okej, teraz zobaczymy z rakunami. Jesteśmy pewni, że to chcemy zrobić? Tak, jesteśmy pewni, musimy walczyć z rakunami. Teraz rakunsy są, ta? Już teraz nie fox, zobaczcie, mamy 4 strony, mamy tylko 2. Ale wystarczy. Wystarczy, żeby ich pokonać. Walimy większy damage niż oni, a ewentualnie równy. Więc jesteśmy na plus, tak? Jesteśmy na plus. Tutaj mamy uderzenie, o Jezus, komuś czaszkę rozwaliło. Niedobrze. To chyba któremuś z nas, więc to jest bardzo złe. To jest bardzo złe, bo
Nie byłem na to przygotowany, nie byłem na to zupełnie przygotowany, aby dostać w czaszkę. Nie. Już jednego u nas straciło. Ale jest dobrze, jest do... Dobra, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, mamy tylko jednego, który ma szansę pokonać, czy nie ma? Ma szansę, czy nie ma pokonać ich? Dawaj, nasz koteczku, dawaj! Jedno uderzenie potrzebujesz. Jeden, musisz raz go zaatakować. O nie, on ma super moc. Dobrze! Tak jest, nasz koteczku! Uratowałeś się, zrobiliśmy jakiegoś szamana, czy kimkolwiek to jest. Możemy go komuś przyodzieć, tak? Mamy super kulę, to puścimy ją na ostatniego z naszych kociaków. Ponieważ to jest dystansowe, to najbardziej się przyda na tył, tak? No tak, ty musisz pójść na odpoczynek, widzę. Ty pójdziesz na życie, ty pójdziesz na bieganie. A nie, ty miałeś odpoczywać. Ty pójdziesz na bieganie i ty pójdziesz na damage. Lecimy. No tak, tamten jeszcze wciąż musisz sobie się leczyć. No tak, lecisz do jedzenia. I lecimy, okej, wszyscy są odrespieni. Ten jeszcze nie może zbytnio, mamy 4 dni, więc ten niech sobie teraz odpocznie. My tak, puścimy. Tutaj puścimy życie. Tu puścimy odpoczynek, tu puścimy życie i tu puścimy na damage. Bum! Lecimy. No tak, ty możesz do nas wrócić teraz na życie, tak? Nie, to nie jesteś ty. Ty jesteś tutaj. Nie. To jest ten, tak? To był ten. To ten może pójść na bieganie. Next day. Mamy 2 dni, więc czy będą na pewno wszyscy wypoczęci, tak? Teraz wszyscy nie wracają do odpoczynku. Wszyscy nie wracają do odpoczynku, bo mamy ostatni day left. Oczywiście mamy jeszcze 150 rybek. Czyli możemy kogoś kupić, możemy sobie kupić gościa z tarczą. Ewentualnie gościa z... No jakbym jeszcze wiedział przynajmniej co to jest, no nie? O, mamy to! Uppercut oraz armor. Czyli tak, tutaj możemy zwiększyć sobie damage przez uderzenie. A tu mamy armor na 6 sekund. Weźmy sobie armor, tylko w takim razie chcę tego. To jest ten chyba. Jaki teraz? Aha, tym się rozbiera. Tego chcę wziąć tutaj. Natomiast tego z armorem, ja go kupiłem? Nie kupiłem go. Teraz go kupiłem. Tego z armorem chcę dać na pierwszego, ponieważ ten pierwszy ma najwięcej wytrzymywać, więc on musi być najbardziej tankowaty, tak? Okej, back. Mamy match day, lecimy. Tak, jesteśmy ready na battle. Wchodzimy, wszyscy z full HP. Foxy04, dostaniecie nas w pierdy 04. Dokładnie, będzie was 0 na końcu. Tak, komuś najszybciej, aha. Moc się każdemu, widzę, tak samo szybko ładuje. Tak, tak, wszyscy używajcie swojej mocy. Bang! Kula ognia, dobrze. Ten ma tarczę, więc nie mógł dostać damage'a. Jeszcze mu dopiernicz, kurna. Kolejna czaszka rozwalona. Jeszcze tracił HP. No, patrząc po tym, jednak Foxy 04 są zbyt mocne na nas. Są one zbyt mocne, więc nawet nie mieliśmy szans z nimi rywalizować. Ale to nie jest jeszcze koniec, to jest nie jest żadna jeszcze strata, prawda? To jeszcze nie jest nic takiego złego. Okej, okay, wszyscy... Aha, czyli tu mogę puścić automatycznie do treningu, tak? Okej, okay, musimy puścić. Ten jeszcze musi nogę wyleczyć. Okej, okay, odpoczywajcie do treningu. Nie, 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 ten ma wracać tutaj. Tam jeszcze nie mogą treningować. Okej, okay, teraz do treningu mogę puścić wszystkich. Tak, do treningu. Poczekajcie, tak. Tego muszę wrócić. Tego muszę zdecydowanie wrócić, bo ma 30%. To jest ten? Chyba. Zobaczcie, no kliknę teraz temu życie. To nie był ten. Kliknę mu na... Aha, to jest ten, więc ten musi wrócić już. Kurna, szkoda, że nie ma tej główki takiej zmienionej, żeby było widać, kto to jest który. Wszystkie mogą dalej trenować, natomiast ten... poczekaj. Ten. Który to jest ten? No żaden nie ma na speeda, więc to się nie opłaca, tak. Ten powinien... Nie, ten ma lecieć na ten. Ten ma powiedzieć na damage, okej, jest dobrze. Ten ma powiedzieć na życie. Tak? I ten można sobie polecieć też na życie, więc ding. I teraz niech każdy wraca. Niech każdy wraca do jedzenia, musicie wszyscy wypocząć. Jutro mamy match day, więc musimy to wykorzystać. Match day, niech wszyscy odpoczywają. Mam nadzieję, że wystarczająco odpoczęli. No jeden z nich odpoczął wystarczająco. Rakuncy, miejmy nadzieję, że te mają, że mają mały damage. Walą po 15, więc jednak no, są mocniejsi zdecydowanie. Raczej nie wytrzymamy tego, co nam robią. Chociaż zobaczymy. Tam tarcza nas trochę blokuje. Jednego jakby sobie. Okej, jednego zabiliśmy. Mamy przewagę liczebną. O Jezu, jeszcze czaszkę stracił u nas. To musimy użyć. I tarczę musimy użyć. No nie, on ma oszołomienie. Przez to nie może użyć tarczy i może dostać w pierdy. No i dostał w pierdy. 1 do 4, więc to nam nic nie oblokowało. No niestety, w tej lidze zabiliśmy 6 miejsce. I to zobaczcie, chyba pierwszy extendings, tak? Chyba. No nie wiem.
Na razie gra zapowiada się naprawdę niesamowicie. Ja się na razie z wami żegnam, to, był taki, to była taka zapowiedź, co się będzie dalej działo w tej grze. A na więcej musicie poczekać. Na więcej musicie poczekać, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, nie zapomnijcie suba, żeby wiedzieć, kiedy będą kolejne odcinki. A ja się z wami żegnam i cóż, siemanko, peace!